Cześć! Współczesne oświetlenie nie może się obejść bez taśm LED, które w połączeniu z profilami aluminiowymi nowocześnie zdobią nasze wnętrza, biura czy lokale. Tutaj mam taki sample box firmy LED Labs, której marką jest Lumines Lighting, a w środku katalog produktów, całkiem gruby, bo ponad 160 stron, w którym można podejrzeć rodzaje profili i ich przykładowe zastosowania. Katalog dostępny jest również w PDF-ie, link podaję w opisie. Natomiast pod gąbką można podejrzeć odcinki różnych rodzajów profili. Profile Lumines Lighting produkowane są z polskich surowców i dzięki swojej minimalistycznej i nowoczesnej konstrukcji służą nie tylko jako elementy świetlne, ale także jako dekoracja wnętrz. A w tym filmie zobaczycie, jak zainstalować dwa rodzaje profili, dokładnie Zati oraz Subli, w ścianie murowanej i w karton gipsie. Zapraszam! Prace już trwają, chodźcie, zapraszam Was do środka. Jesteśmy w niedużej łazience, gdzie na stare płytki pójdzie m.in. gładź i farba. Zamiast grzejnika zainstaluję ogrzewanie podłogowe. Wannę oczywiście wymienię, będzie taka wolno stojąca, a sufit podwieszę. Jak wykonuję te i inne prace, również zobaczycie na moim kanale, a dzisiaj skupmy się na oświetleniu. Jak widzicie, przygotowałem konstrukcję pod sufit z płyt gipsowych i wygląda ona nieco niestandardowo. Konkretnie chodzi o rozstaw profili. Celowo ustawiłem te dwa blisko siebie, bo pójdzie tam w środek profil Lumines Subli, natomiast na ściance po lewej stronie wpuszczę pionowo drugi profil, który nazywa się Zati. Żeby światło działało, musi być oczywiście prąd. Tutaj w tej skrytce mam przewód, który zasilał wcześniejsze oświetlenie. To może kilka słów o profilach. Obydwa przeznaczone są do montażu przede wszystkim w płytach gipsowych. Różnią się wysokością i sposobem montażu. Ten wyższy Subli instaluje się przy pomocy sprężyn montażowych, stąd doskonale sprawdzi się na przykład w sufitach podwieszanych. Cieńszy Zati ma 10 mm i schowa się bez problemu w regipsach przyklejonych na ścianie. Możemy go również wkuć w ścianę tynkowaną. Profile dostępne są w standardowych odcinkach 1 m, 2 i 3 m. Przystosowane są do dwóch taśm LED po 12 mm i można je razem połączyć. Profil Subli ma 53 mm szerokości, natomiast ta wpuszczana część niecałe 30. Zaznaczyłem na suficie z dwóch stron środek i naniosłem 3 cm profil. Zgodnie z tymi wymiarami dociąłem i przykręciłem dwie płyty kartonowo-gipsowe, zostawiając między nimi tak troszkę ponad 3 cm szczelinę, żeby profil swobodnie wszedł. Płyty są zwrócone do siebie stroną fabryczną, tak aby przy szpachlowaniu rand profilu zlicował się z ich powierzchnią. Sufit mamy, to teraz ściana po lewej. Zamontuję tu profil Zati. Ta tylna część jest nieco szersza, wykuję na szerokość 4 cm, głębokość około 15 mm. Zaznaczyłem dwie pionowe linie. Nie mam tu płyt gipsowych, tylko glazurę, więc naciąłem fleksem. I wykułem płytki młotem. Ale jak to w życiu, nie zawsze wszystko musi się udać i odpadło trochę więcej. Nic tam, poprawi się później. Od wnęki do taśmy musi iść napięcie, także przewierciłem się długim wiertłem. I przykleiłem z powrotem płytki, które odpadły. Zacznę od montażu na suficie. Szerokość mam tutaj 2 metry, ale profil dam nie do samego końca, tak na 170 cm. Zaznaczyłem i dociąłem profil piłką do metalu. Sprawdziłem na sucho, czy pasuje. Jest super, przeszkadza tylko profil przyścienny, który przyciąłem nożycami i zagiąłem. Przed montażem zobaczyłem jeszcze, czy profile na łączeniu zgrają się razem, czy nie będzie jakiegoś przesunięcia i jak widać powinno wyjść elegancko. Na końcówkę Subli zamocuje zaślepkę. Po prostu przykłada się, przykręca dwoma śrubeczkami, profil jest zamknięty i wygląda bardzo estetycznie. Żeby profil trzymał się w suficie, montujemy takie sprężyny naprzemiennie po dwie, żeby trzymały z obu stron i tak co około 40-50 cm. I z drugiej strony profil zamknąłem zaślepką. Profil złożony, zobaczymy jak będzie z montażem. Teoretycznie sprężyny trzeba jakoś odchylić, wsunąć w otwór i powinny zaprzeć się o płytę. To spróbujmy. Pierwsze zaczepienie, sprężyny wsunąłem. Drugie również bez problemu. Miałem tylko jakieś obawy, że w czasie wyginania sprężyn coś się połamie albo pęknie, ale nic takiego się nie wydarzyło, a profil po montażu mocno i równo przylega do płyt. W środku widać, jak ramiona ładnie się zaparły.
Pozostałą dziurę w suficie wsunąłem kawałek profilu głównego, ustawiłem, żeby wkręty złapały z dwóch stron, przytrzymałem palcem, żeby nie prężył, zamocowałem do płyt i dokręciłem brakujący karton gips. Teraz drugi profil zatnij, nie będę go docinał, zamontuję cały metrowy odcinek. Tutaj również założyłem zaślepkę, ale tylko z jednej strony. Profil wkleję na masę szpachlową do łączeń. Wkleję to może za duże słowo, bo klej gipsowy nie trzyma się aluminium, ale chodzi bardziej o usadowienie profilu w szczelinie. Zatem wcisnąłem profil i ustawiłem, żeby ładnie licował z tym na suficie. Nałożyłem po bokach masę, wkleiłem siatkę i zaszpachlowałem, ściągając po tym wystającym rancie. Na suficie również przyklejam siatkę samoprzylepną. I wyrównuję masą szpachlową, ściągając szpachelką po krawędzi. Elastyczną rurkę z dwoma przewodami do LEDów wsunąłem w otwór we wnęce i z drugiej strony połączyłem z profilem. Jednak jest tam nieco ciasno, dlatego przewierciłem wiertłem do metalu i poszerzyłem otwór w zaślepce. Opiankowałem tam w środku i po wyschnięciu zaszpachlowałem. Te dziury z zaworami czekają na hydraulika, póki co je omijam. A w międzyczasie wygładziłem dwukrotnie białą gładzią przy profilu na suficie oraz ściany. Jak zabrudzimy w środku trochę gipsem, to nic się nie stanie i nie będzie później problemu z wyczyszczeniem, także spokojnie. Profil na suficie schował się w fabrycznych łączeniach i jest równiutko z płaszczyzną sufitu, na ścianach musiałem nieco wyrównać. Hydraulik w ostatniej chwili zlikwidował zawory i mogłem zakleić otwory i wygładzić ścianę. Po wyschnięciu wyszlifowałem gipsy kostką ścierną, a małym śrubokrętem wyczyściłem profil z reszty gipsu. Kostka grubością pasuje w szczelinę profilu, także też można delikatnie w ten sposób wyczyścić. Po szlifowaniu posprzątałem, zagruntowałem i pomalowałem na raz sufit oraz ścianę. Będą tu jeszcze inne prace remontowe, także ostateczne malowanie zostawiam na koniec. No ale powiem Wam, że po wyschnięciu farby, mimo iż nie ma jeszcze oświetlenia, schowany profil prezentuje się naprawdę elegancko i nowocześnie. No i możemy teraz przejść do montażu taśmy LED. Mam tutaj taśmy LED 3528, ten numer oznacza rozmiar diody 3,5 na 2,8 mm, zagęszczenie diod 120 nm bieżący paska, barwa naturalna dzienna. Nie będę tu opisywał różnic między taśmami, w temacie można by spokojnie zrobić osobny filmik. Co mnie interesuje, to pobór mocy, a jest to 9,6 W na metr taśmy, czyli u mnie będzie to 270 cm razy dwa paski, czyli niecałe 5,5 metra taśmy LED. Mnożę to przez 9,6, wychodzi 52 W. Wyliczenia te mówią mi, jaki dobrać zasilacz. Powinien być tak z 10% mocniejszy, wybrałem 65 W. Przed montażem wyczyściłem wacikiem profile, taśma jest już połączona z przewodami, czerwony plus, czarny minus, także przylutowałem do kabelków, które wyprowadziłem w profilu. Czerwony połączyłem z białym, z czerwonym oznaczeniem, żeby wiedzieć z drugiej strony, który to plus. Przylutowałem tak dwie taśmy LED i wcisnąłem w otwór. Włącznik światła jest włączony, niebieski przewód pokazuje mi fazę, normalnie niebieski powinien być neutralny, no ale tu jest odwrotnie. W takim razie fazę podłączam pod L, neutralny pod N w zasilaczu, oczywiście na wyłączonym napięciu. I z drugiej strony plus do plusa, minus do minusa i sprawdziłem przed montażem taśmy, czy w ogóle świecą. Jest ok, to przyklejam. Odrywam to niebieskie zabezpieczenie i kawałek po kawałku dociskam pierwszy pasek po prawej stronie profilu. Dojechałem do samej góry, rozciągnąłem na długość i sprawdziłem, w którym miejscu mogę dociąć. Przyciąłem i przyklejam dalej. W narożniku mam trochę tolerancji i ustawiłem taśmę tak, żeby przykleić ją równo do samego końca. No i jak widać, ładnie to wyszło. Tuż obok druga taśma, postarałem się tak kleić, żeby oczka szły obok siebie bez żadnych przesunięć i ostatecznie fajnie w całości to się zgrało. To pozostał klosz, ja wybrałem mleczny. Wsunąłem w zaślepkę, a montuję się wciskając w profil. Fajne jest to, że możemy go wsunąć w profilową zaślepkę, dzięki temu jest mniejsze ryzyko, że dotkniemy zakrótki. U mnie te dwie przesłonki idealnie się zgrały.
Teraz tylko podłączyć przewody. Zainstaluję dodatkowo ściemniacz, żeby można ustawić sobie klimat dla kąpieli. Łączę plusy i minusy razem i podłączam przez ściemniacz do zasilacza. Pamiętać tylko należy, że plusy do plusów, minusy do minusów i musi działać. No chyba, że coś jest zepsute. Na razie tak na roboczo i sprawdźmy, czy działa. I stała się światłość. LEDy rozświetliły łazienkę, a efekt końcowy jest dla mnie miłym zaskoczeniem. Wygląda to prosto i bardzo nowocześnie. Przyznam, że przed montażem zastanawiałem się, czy profile nie są za szerokie, ale widzę, że dwie taśmy LED pasują w sam raz. Ściemniacz też działa i mogę ustawić sobie natężenie światła. Te paski, co tak latają, to tylko wariuje kamera. Efekt wow jest w tym, że w zasadzie mamy tylko linię światła, nie widać żadnej obudowy, po prostu ściana ze świecącym paskiem. A przy wyłączonym oświetleniu wygląda to równie elegancko. Ok, tyle w temacie, łazienka w trakcie remontu, ale będzie tu jeszcze profil aluminiowy z LEDami nad lustrem. To już zobaczycie w filmie z remontem całej tej łazienki. Do zobaczenia!